Ostroga piętowa to temat, z którym bardzo często pacjenci trafiają do mojego gabinetu, z którym bardzo dużo pracuję, ale nie tak jak każdemu by się wydawało. Także dzisiaj będzie o tym w tym odcinku. Ja nazywam się Mateusz Truniaski. Na co dzień jestem fizjoterapeutą, który łączy z sobą wiele nurtów, czyli kinezjologię, neuroterapię, po to, żeby jak najbardziej skutecznie pomagać swoim pacjentom. I właśnie, dzisiaj będzie o rzeczonej ostrodze piętowej. Czyli w skrócie, jest to ból pięty, tutaj pod spodem, tak jakby pod piętą, pojawia się bardzo taka kłująca dolegliwość, która powoduje duży dyskomfort w chodzeniu, tak? Przede wszystkim w chodzeniu, w ruszaniu się. Pojawia się ona najczęściej rano, szczególnie kiedy musimy się właśnie rozruszać, ale generalnie później im więcej chodzimy, tym bardziej ona staje się dokuczliwa. Co to jest? Generalnie kiedy pojawiają się nam te objawy, to najczęściej każdy szybko biegnie, robi prześwietlenie i na prześwietleniu wychodzi, że tak jakby od spodu jest tam, wyrasta nam jakaś kość, nie? I dlatego to się nazywało ostroga piętowa, tylko no trochę to jest taki bullshit. Bullshit, man! Nie, no tak jak, no nie wiem, słyszałem też, że kiedyś ludziom rogi rosną. Ale no, generalnie nie ma czegoś takiego, że nagle gdzieś nam jakaś kość zaczyna rosnąć. Jest to po prostu zwapnienie rozcięgna piętowego. Jest taka struktura od spodu cała idąca przez stopę. I właśnie ten przyczep zwapnia się, po prostu jest, jakby, to jest usztywnienie i dochodzi do zwapnienia jakby początku tego przyczepu i na rentgenie możemy omylnie to interpretować jako po prostu taki guzek, taka narośl, coś w tym stylu. No ale dobra, jeśli mamy ból, mamy diagnozę, co dalej? Generalnie zwykle co? No, masuje się tą ostrogę, robi się tam ultradźwięki, bierze się jakąś piłeczkę, masujemy spód stopy i to jest fajne, nie? I to jest dobre, to pomoże nam na jakiś czas, zaadaptuje też trochę to rozcięgno. Tylko jaka jest przyczyna, to czego zawsze ja szukam i na co kładę jak największy nacisk. Przyczyna zwykle, tak jak to jest zwykle, siedzi gdzie indziej, chyba że był tam uraz. Najczęściej wtedy mamy całą łydkę napiętą, cały dwugłowy, cały tył, tak, pośladek. I najczęściej to jest, nie wiem, ciekawe, z przyczynami ostróg pracuje się o wiele wyżej, tak. Często są to urazy stawu skokowego, skręcenia i tak dalej, kolano, no to też trzeba, wiadomo, w trakcie diagnostyki, w trakcie wywiadu dowiedzieć się. Urazy wszystkie właśnie biodra, szwy w obrębie całej kończyny dolnej. No i później przechodzimy wyżej i najczęściej, to jest też ciekawe, że pracuję ze swoimi pacjentami w obrębie brzucha, tutaj w obrębie też blizn, żeby zniwelować napięcia, ale nie przez takie niwelacje, jak rozumiecie zwykle, czyli masowanie tych napiętych struktur, tylko raczej aktywuje to, co jest nieaktywne i zdejmuje wtedy to napięcie, które powoduje właśnie te ograniczenia ruchowe i właśnie tą rzeczoną niżej ostrogę piętową. I tego jest naprawdę dużo. Taki przykład pierwszy z brzegu, który mi się nasuwa, to pacjentka, która była u mnie jakiś czas temu w gabinecie, po jednej wizycie pisała, że jest no super, ale praktycznie nie dotknąłem nogi. Pracowaliśmy tylko i wyłącznie na brzuchu, na żołądku, na wątrobie, bo tutaj był problem akurat z przeponą. Opracowywałem też starą bliznę po operacji woreczka żółciowego. No i to pokazało, że efekty no, były super. Pacjentka mega zadowolona, no i mówi, że no, objawy, prawda, tej rzeczonej ostrogi zmalały, czyli noga się, tak jak to zawsze mówię, znormotonizowała, czyli napięcie wróciło do normy. Tu, gdzie było mocniej napięte, zmalało, tu, gdzie było słabiej napięte, zaczęło się napinać prawidłowo i noga wróciła właśnie do takiej pracy w symbiozie, co dało efekt obniżeniu po prostu bólu i zwiększeniu komfortu chodzenia, stania, no pracy, tak? Wiadomo, jak coś boli, no to nikt z nas nie będzie zadowolony. Napiszcie mi może w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia, jeśli chodzi o ostrogi, czy mieliście coś takiego, albo znacie kogoś, kto miał, co robiliście i jakie było, że tak powiem, nie wiem, leczenie albo
rehabilitacja i tak dalej. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!